Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska oraz Miejska Biblioteka Publiczna w ramach naszego cyklu Cztery pory roku z literaturą giżycką. Dzisiaj spotykamy się, to jest kolejne spotkanie, ten kwadracik będzie się zmieniał z porą roku. W lecie mają być pomarańczowe. Czyli następne spotkanie za tydzień. Nawiasem mówiąc, zapraszam od razu z Tomaszem Sekielskim, znanym dziennikarzem. 17.30, 13 czerwca do hotelu Senturo. Wracamy do dzisiejszego spotkania. Otóż bohaterem dzisiejszego spotkania jest pan Marian Lemecha. Witamy serdecznie. Bohaterem nie tylko w sensie dosłownym, ale również w sensie autora książki i życzeniem z wyboru, bo ta książka jest jakby powodem, dla którego dzisiaj się spotykamy. Giżyczanin z wyboru. Dyskusję, spotkanie prowadził będzie profesor Wojciech Łukowski, którego serdecznie witam i zapraszam. W takim razie oddaję mikrofony. Moja rola na dzisiaj się skończyła. Dziękuję. Przepraszam, nie. Moja rola najważniejsza będzie później. Będę sprzedawał książki. Autor będzie podpisywał bezpłatnie i z uśmiechem szerokim na twarzy. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam trochę tremę, bo zazwyczaj sobie siedzę tutaj i obserwuję Krzysztofa w tej roli prowadzącego. A dzisiaj te role się zmieniły. No także z takiego, myślę, powodu, że podjąłem się redakcji tej książki, czyli też nie jestem zawodowym redaktorem, ale jakieś tam doświadczenie mam też w tym obszarze, jakby w tej dziedzinie, więc takie wyzwanie podjąłem. Mam nadzieję, że sprostałem mu w miarę. Jest w książce kilka błędów, ale one są sympatyczne takie, myślę, tak nie są jakieś dramatyczne, także to sami dostrzegam, ale to znaczy tak jest. Proszę Państwa, może nim przejdziemy już do meritum, to jeszcze tak chciałbym podziękować kilku osobom za to, że ta książka jest. I dosyć szybko w sumie, prawda, się uporaliśmy od momentu, kiedy pojawił się manuskrypt do wydania tej książki. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować obecnemu dzisiaj tutaj panu Mirosławowi Spapikowi, który tam siedzi. Podjął się całej wydawniczej pracy, łącznie ze składem i łamaniem. Wydawnictwo Signi, ale kiedyś też takie wydawnictwo z bliska, też wiele doświadczeń w wydawaniu takiej literatury mazurskiej czy związanej z Mazurami. Bardzo dziękuję. Drugiej osoby nie ma, która też przyczyniła się do kształtu tej książki, to jest pani Janina Knap, giżyczanka z pochodzenia, z urodzenia, dzisiaj mieszkanka Rydzewa, która jest też takim bardzo profesjonalnym fotografem i udostępniła taką trochę tajemniczą, ale myślę, że ciekawą fotografię, którą zamieściliśmy na okładce książki. Pozostałe fotografie są chyba w większości autorstwa autora, które też w książce są i dotyczą różnych sfer życia, prywatnej sfery i też innych. Proszę Państwa, no myślę, że to dzisiejsze spotkanie jest takim dosyć ważnym wydarzeniem i chciałbym na takich kilka aspektów tej ważności zwrócić Państwa uwagę. Pierwsza ważność moim zdaniem dotyczy tego, że każda społeczność, mniejsza lub większa, ma swoich autorów i także takich, którzy dzielą się z nami takim autobiograficznym doświadczeniem czy wspomnieniem swojego życia w różnych formach. Ja tutaj chciałbym, jeśli pewnie, proszę Państwa, jeśli lista będzie niepełna, ale pisałem sobie, że takie są trzy co najmniej postacie już, które się w ten sposób wypowiadały. To jest pan Leon Żur, niestety nieżyjący już, który w swoich książkach poruszał różne aspekty, taką problematykę polsko-ukraińską, a więc też bardzo ważną dla
tutaj naszego życia. Z tego co wiem, to pan Leon był sąsiadem pana Jana, że mieszkaliście państwo w jednej kamienicy przy ulicy Kielerskiej. Drugą postacią jest pan Antoni Wojciechowicz, który też nam sprezentował kilka wspomnieniowych książek. A trzecią Wojciech Marek Darski, który co prawda trochę to jest inna poetyka, ale myślę, że książka My Krzyżaki jest absolutnie książką też autobiograficzną. I teraz pan Marian Lebecha, może ktoś jeszcze, może kogoś nie wymieniłem. Były pewnie jakieś były wspomnienia na łamach prasy, ale chyba w postaci książkowej sobie jakoś nie mogę przypomnieć, ale może gdzieś coś wcześniej też było. Dziennik Prekesz. A, jeszcze słusznie pan. Dzięki Janku, tak? No bardzo, bardzo ważna rzecz. Dziennik, nie wspomnienia, prawda? To jest ogromna różnica. Niestety niezbyt może w sposób dany wydany, ale też można sobie w internecie to przejrzeć. Niezwykle wartościowa rzecz, bo to jest dziennik pisany na gorąco, prawda? Myśmy tylko wydali jeden tom. Lata 1945-1953. Bardzo przejmująca lektura, pokazująca człowieka, który z Wilna przyjeżdża do Giżycka i stopniowo próbuje tutaj się zaadoptować i funkcjonować. No też bardzo ciekawa postać pan Perepeczko, prawda, z poprzednich lat, filatelista, przyjaciel młodzieży, prawda. No ale tak pomyślałem sobie, proszę państwa, że jak na taką społeczność jak nasza z ambicjami, to trochę mało ciągle tych autobiografii, tak, jeszcze by się przydało więcej. Zachęcam państwa serdecznie do sięgania po pióro. Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska, myślę, że póki co potrafi wesprzeć taką inicjatywę też pewnymi środkami, być może wsparciem właśnie redakcyjnym, już mam doświadczenie, więc myślę, że byłoby fajnie, gdyby tych książek było jeszcze więcej. I to, proszę państwa, taki jedna ważność, myślę, tego, co się dzisiaj dzieje tutaj na tej sali. A druga ważność, która trochę jest dostrzeżona przeze mnie z perspektywy socjologa, antropologa, to jest to, że to jest głos pewnego konkretnego pokolenia. I pokolenia, które w mojej ocenie jest trochę takie niedowartościowane w tym swoim głosie publicznym. Ja nazwałem je umownie, ale to przecież w sumie nazwa nie jest może taka ważna, pokolenie 1945. A więc tych, którzy urodzili się albo w tym roku, albo w okolicach tego roku, świadomie nie przeżyli wojny już, ale gdzieś tam już świadomie zaczynali funkcjonować wtedy, kiedy w Polsce był już socjalizm, dzieciństwo przebiegało w latach 50., młodość też gdzieś tam lata, przełom lat 50. i 60. i dorosłość później, prawda? Czyli gdybyśmy tak policzyli, ile człowiek przeciętnie żyje, nie chcę tego liczyć, bo każdy chce żyć jak najdłużej, ale to wychodzi taka dosyć, w tym bilansie wychodzi, że ten okres PRL-u obejmuje w tym pokoleniu znaczącą bardzo część życia, a tą świadomą tym bardziej. No powiedziałem, że to pokolenie, ten głos tego pokolenia moim zdaniem nie jest jeszcze zbyt wyraźnie słyszany, także trochę w kontekście może politycznych turbulencji w Polsce, że okres PRL-u traktowany jest w trochę dziwny sposób przez niektórych. Wiemy o pokoleniu dzieci wojny, wiemy o pokoleniu wcześniejszym. To wcześniejsze niestety właściwie już jest też prawie nieobecne w naszym życiu z powodów biologicznych. Pokolenie dzieci wojny też stopniowo odchodzi, prawda? No i mamy to pokolenie 1945 roku i mamy właśnie pana Mariana Lemechę, pana doktora Mariana Lemechę. Podkreślę ten tytuł, bo dzisiaj ten tytuł stał się dosyć popularny, ale w czasach, kiedy pan Marian Lemecha został doktorem, był jedynym chyba giżyczaninem wtedy, który ten tytuł otrzymał, a też perypetie, jakie wiązały się z zyskaniem tego tytułu, są opisane w książce, proszę państwa, nie chcę mi się wierzyć, jak to czytałem, że tak właśnie było, ale może też do tego już wrócimy, może pan Marian Lemecha też nawiąże do tego zdarzenia, a może państwo sobie też przeczytacie. No i teraz mam pierwsze pytanie, ale tak się zastanawiam, czy może autor chce coś powiedzieć bez pytania. Może. Tak, to proszę bardzo. Bez siedzące.
Pani Marianie, na siedząco. Nie, lepiej tak, bo wtedy wszystkich widzę. Miło mi, że Państwo przyszliście na spotkanie ze mną. Nie liczyłem, że tyle osób będzie zainteresowanych. Powiem kilka zdań, jak to się stało, że ta książka powstała. To nie dlatego powstała ta książka, że raptem przekonałem się, że mam jakiś talent literacki, prawda, i będę Miloszem. To nie ta przyczyna była. Człowiek żyje sobie beztrosko i myśli, że jeszcze będzie długo żył, natomiast zaczyna myśleć dziwnie, kiedy coś ciekawego się z nim stanie. Taką okolicznością to jest utrata zdrowia. I kiedy lekarze postawili taką diagnozę, że zostało mi kilka tygodni życia, więc wtedy człowiek zaczyna trochę inaczej myśleć o swoim życiu, o sensie życia i w ogóle o filozofii życia. I wtedy, czekając 5 tygodni na operację, chciałem się zająć czymś i napisać swoje wspomnienia. Jak pisałem tą książkę? Muszę powiedzieć, jak pisałem, żeby mieć świadomość co do jakości tej treści. Otóż ja nie pisałem w oparciu o dokumenty gromadzone przez lata, jakieś tam wycinki, a pisałem z pamięci od razu do komputera to, co pamiętałem. Skoro tak pisałem, to fakty, które tutaj umieściłem, musiały być na tyle mocne, że przez dziesięciolecia one u mnie zostały w pamięci. I na tyle istotne, że je tutaj umieściłem. Drugi powód, jaki był, dlaczego chciałem napisać coś. Otóż doszedłem do wniosku, że człowiek zabiegany codziennym życiem, zatroskany, nie ma czasu nawet swojej rodzinie przekazać to, co chciałby powiedzieć. Bo albo młodzi nie chcą słuchać, albo nie mają czasu, albo po prostu tak jest tempo życia. Moda, że nasze rodziny posiłki jedzą przy długim stole i omawia się codziennie najważniejsze wydarzenia, jakieś tam rady jeden drugiemu przekazuje. No niestety mnie nie były dane, nie przeżyłem takich doświadczeń rodzinnych, zupełnie inaczej to było. Chciałem napisać coś, co mogłyby przeczytać szczególnie moje wnuki kiedyś po latach, żeby wiedziały, czym dziadek się zajmował. Bo jeżeli nie będzie żadnej informacji, to często ta informacja może być dużo gorsza niż ta, która jest w książce, prawda? I trzeci powód to był taki, troszeczkę polityczny. Zorientowałem się, że w tym czasie ukazują się różne artykuły, opracowania, które mówią, że Polska to praktycznie się zaczęła po 1989 roku. A do tego 1989 roku to pokolenie praktycznie nic nie zrobiło i o tym pokoleniu się albo nie pisze wcale, a jeżeli już to źle, że coś źle zrobiło. Natomiast nikt temu pokoleniu, które tu w Giżycku uruchomiło pierwszy kran, uruchomiło pierwszą kotłownię, przywróciło życie na tej ziemi tym ludziom, którzy przyjechali z wysokimi kwalifikacjami, dla tej elity, która tutaj przyjechała, dobrowolnie przyjechała. Nikt nie powiedział do tej pory dziękuję. I to pokolenie odchodzi. Więc ja chciałem, opisując swoją historię, czuję się przedstawicielem tego pokolenia, pokazać, że coś ja zrobiłem i myślę, że tak jak tutaj wszyscy Państwo siedzicie, zbliżeni wiekiem do mnie, możecie napisać podobną historię i znajdziecie podobne elementy swego życiorysu, jak mój życiorys, ten, który tutaj przedstawiłem. Teraz kilka słów o faktach powiem, o treści. Proszę Państwa, żeby na ten temat się wypowiedzieć, to trzeba cofnąć się i dotknąć trochę filozofii i teorii poznania. Można by to zrobić w oparciu na przykład o filozofię Kanta czy Schopenhauera, stosując definicję fenomen i noumen. Ale te definicje mają filozoficzne swoją zawiłość, dlatego ja słowami prostymi powiem tak. Otaczający nas świat każdy człowiek spostrzega, ale nie spostrzegamy go takiego, jaki on jest. Tylko spostrzegamy rzeczy, osoby, zjawiska, zdarzenia takie, jak się nam ujawniają.
Na przykład, jak patrzę na swój paznokieć, to widzę teraz to, co widzę. Jak podłożę go pod lupę, widzę więcej. Pod mikroskop elektronowy dużo więcej. I trzeba wiedzieć, dalej przenosząc to tak potocznie, wybieramy sobie małżonkę, małżonka, żenimy się nie z tą osobą taką, jaką ona jest, tylko z taką, jak się nam ujawniła. A potem robimy sobie z tym, co damy radę, prawda? Więc to dla tych osób, które uważają, że treści, które ja zawarłem, są inne. Otóż ja w tej książeczce pokazuję to, co widziałem. I tak myślałem. Sytuacja, w jakiej to pisałem, nie była taka, że miałem jakieś powody tutaj zmieniać fakty, przekręcać. Chcę powiedzieć, że wymieniam pewne osoby, i żeby książka była wiarygodna i żeby ewentualnie tam komuś posłużyła jako przykład, żeby unikać pewnych błędów, które ja popełniłem, no to muszą być wiarygodne nazwiska i wiarygodne zdarzenia. Czasem to jest nieprzyjemne dla mnie, bo może ktoś się obrażać, prawda, może i z rodziny, i ze znajomych mieszkańców. Ale powiem tak, skoro o mnie pisano to, co chciano, prawda, bo taki jest stan prawny, kiedy pełnią funkcje przedstawicielskie, więc ja jako mieszkaniec tego miasta, w kontekście tych osób, które wymieniam, które często dzięki mnie zaistniały, którym coś powierzałem, a one pełniły funkcję kierowniczą, to też mam prawo powiedzieć i wytknąć, bo po prostu oczekiwałem od nich więcej. Generalnie powiem tak, że osoby, które gdzieś tam kierowałem, a było mi to dane, sprawdziły się. Chociaż od niektórych chciałem więcej i dlatego wytykam, że mogło być więcej. Bo w moim takim poczuciu społecznym było dążenie, żeby dla społeczeństwa naszego miasta dać więcej. I starałem się w pracy swojej zawodowej dać siebie więcej, niż by to wynikało z obowiązków służbowych. A dlaczego, to Państwo w książce przeczytacie. Ci, którzy nie czytali książki, to być może dowiedzą się o takich sprawach jak, no dlaczego na przykład mamy takie dwa dziwne kościoły przez ścianę na ulicy Pionierskiej, dlaczego powstała hala sportowa na gruzach hali potartacznej, dlaczego szkoła numer 7 została niedokończona i bagno dookoła i potem następne samorządy aż do dzisiaj musiały to wykańczać. Takie ciekawostki w tej książeczce możecie Państwo znaleźć. Byłem w ratuszu w okresie stanu wojennego i moje spojrzenie na to wydarzenie jest tutaj przedstawione. Powiem tak, że według mnie nic w Giżycku, mimo stanu wojennego, nie zdarzyło się takiego, co upoważniałoby mieszkańca Giżycka za zdarzenia w naszym mieście do ubiegania się o odszkodowanie. To jest moje zdanie. Drugą rzecz, którą chciałbym podkreślić, to nie zauważa się w ocenach publicznych stanu wojennego pewnej grupy społecznej mocno poszkodowanej, która bardzo dużo ucierpiała, a nie spotkałem w ogóle tego zjawiska. Otóż uważam, że bardzo cierpieli w stanie wojennym i przed stanem wojennym kierownicy zakładów pracy. Ich atakowała własna załoga, która chciała lepiej żyć, ich atakowała Solidarność Miejscowa i Krajowa, ich atakowała władza wówczas państwowa. I z tymi kierownikami, dyrektorami robiono różne rzeczy dosłownie z wywożeniem na tacce. Niektórzy nie przeżyli tego stresu i w Giżycku też były takie nazwiska. Nie wymieniam, ale to Państwu pod dyskusję daję. Warto się nad tym zastanowić. A jednocześnie chcę powiedzieć, że wszystkie rewolucje społeczne mają podłoże materialne, dąży się do tego, żeby majątek przejął kto inny w stosunku do tego, co jest na dzień dzisiejszy. Ideologie dorabia się różne. Tego jeszcze się nie doczekaliśmy w ocenie tego, co się stało. Jest szereg jeszcze takich
innych wątków. Pisałem to, jak mówię, dla wnuków, ale kiedy pan profesor przeczytał i uznał, że nadaje się to ewentualnie do druku, no to dopisałem kilka stron z aktualnych spraw Giżycka dotyczących chociażby szpitala, oświaty czy samorządu i swoją opinię na ten temat zawarłem. Uważam, że tak myślę, mając na uwadze tą filozofię Kanta, o której wspomniałem. A teraz chętnie czekam na pytania pana profesora, a potem publiczność. Tak, ja mam jeszcze może kilka pytań. Ale w miarę mało, potem chciałbym, żebyście państwo mogli popytać, też porozmawiać, mam nadzieję, że dyskutujemy. Jest tytuł. Giżyszczanin z wyboru. Chciałbym, żeby spróbował pan troszkę jakby podzielić się skąd ten tytuł, tak? Bo na przykład książka wywiera takie magiczne trochę też elementy, które by wskazywały, że nie było żadnego wyboru, tylko było przeznaczenie. Od chociażby taka oto sytuacja, że pan Marian Lemecha urodził się 27 stycznia 1945 roku Giżyczanin z wyboru. A dzień wcześniej wojska radzieckie zdobyły niemieckie Lecen, które stało się Giżyckiem, no chyba zdobywając od niemieckiego nacjonalizmu i narodowego socjalizmu, ale też tworząc jakby te daty są takie tutaj trochę magiczne, prawda, że no, oczywiście to jest przypadek prawdopodobnie. No tylko tak pewnie państwo wiecie, nie? Że bardzo często w życiu naszym się zdarzają takie sytuacje, że jest jakaś taka sytuacja ważna i się okazuje, że ta data o czymś świadczy, tak? Na przykład. No, się takie zdarzyło takich sytuacji też kilka. No właśnie, jak to jest z Aninem z wyboru? Myślę, że jest to podwójne znaczenie tego wyrazu. Zastanawiałem się, jak to nazwać te wspomnienia i tutaj jedna z koleżanek tu obecna na sali początkowo pierwszą wersję zaproponowała. Natomiast doszedłem do wniosku, że taki tytuł będzie dobry. Dosłownie jestem Giżyczaninem z wyboru, bo po studiach wybrałem ziemię giżycką dobrowolnie. Sam wybrałem, prawda, i tutaj przyjechałem, to po pierwsze. Po drugie, no, próbowano mnie tam kilka razy w Giżycku wybrać kimś na jakieś tam stanowisko. Także w pewnym sensie jestem Giżyczaninem, którego tam wybierano. Byłem takim Giżyczaninem. W sensie odznaczeń to takim nie zostałem, bo samorząd nie uznał za właściwe, żeby mi takie coś przydzielić. Ale to jest inny temat, tam chyba też jest wzmianka o tej sprawie i tyle mogę powiedzieć. Jesteście państwo zadowoleni, czy może czy autor powinien jeszcze... Dobrze, proszę państwa, trochę tak może pomyślałem sobie, że może byśmy się trzymali trochę tej chronologii, bo... Aha, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że tutaj ten talent pisarski moim zdaniem jest. Moim zdaniem jest. Łącznie z tym, że w książce są dialogi na przykład, co właściwie już przesuwa nam tą stronę gatunku, jakim jest autobiografia, a nie tylko wspomnienia. No, żywe, fajne dialogi, które się pojawiają w odpowiednich miejscach i no, to się dzięki temu też moim zdaniem dużo lepiej czyta, gdyby tych dialogów nie było. Chciałem pana zapytać o takie też okoliczności przybycia na Warmii, Mazury i Warmię, czy Warmii i Mazury. No, one są dosyć szczególne, znaczy właściwie każde są szczególne, tak? Jak się tak przyjrzymy tym okolicznościom, ale no, na przykład no właśnie jak to wyglądało, jakie były te okoliczności? Mojej rodziny, tak? Pana rodziny, no i pana też, na się rodzinę. Miałem zaszczyt być wytypowanym na wyjazd na Daleki Wschód z mamą, bo mieszkaliśmy na ziemi rzeszowskiej i w pociąg stał gotowy do wyjazdu. W międzyczasie to, co się działo na tych terenach, tak się zdarzyło, że
moją najstarszą siostrę, która jako jedyna z rodziny miała wówczas wyższe wykształcenie, zamordowano, a nasze budynki spalono. Ojcu udało się w jakiś sposób, dzięki dokumentom z parafii od księdza, jednak wyrwać nas z tego transportu radzieckiego i dołączono nas, przywieziono do Oleszyc, to jest taka miejscowość, i dołączono do tych osób, które czekały na akcję W i przywieziono nas tutaj w te tereny. Tak przyjechałem. Dobrze. A chciałem zapytać o takie jakieś pierwsze wspomnienia, już jakby z tego pobytu tutaj. Jak dziecko się pojawia, prawda, w tym świadomym życiu, co takiego zaczęło kształtować te pierwsze bycie, jakby takie świadome. No bo najpierw, prawda, to nie jest Giżycko, to nie są Wydminy, tylko jeszcze jest inna miejsca. Tam, gdzie przybywałem jako dziecko, no tak się złożyło, że od 6 roku życia nie miałem matki, później ojciec zmarł, więc musiałem sobie jakoś radzić, tak jak większość dzieci powojennych jakoś sobie musiała w życiu radzić. I tu jest taka refleksja, też ogólna bym powiedział. Narzekano na ten PRL strasznie, miał wiele wad, ale chcę podkreślić jedną rzecz, że w tamtym ustroju dzieciak w miarę zdolny i pracowity do minimum standardu doszedł. Teraz nasze zdolne wnuki w tym systemie bez pomocy finansowej dziadków czy rodziców niestety nie ruszą z miejsca. Więc mieszkałem w miejscowości Orzechowo się nazywało, też jakiś zbieg okoliczności. Moim kierownikiem szkoły był pan Marian Kajrys. Okazuje się, że to rodzina pana Kajrysa, który w Giżycku jest, którego później kiedyś w życiu spotkałem i razem pracowaliśmy. Także takie to są losy. No, tamte wspomnienia są opisane w książce. Kto tam będzie chciał w szczegółach, to może się czytać. Powiem tak, że niektóre strony są takie lżejsze, że można łatwo czytać szybciej, ale radziłbym niektóre przeczytać wolniej, a może nawet dwa razy, prawda? Żeby refleksyjnie podejść i wtedy mnie zaatakować. Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, potem po tej edukacji, która, ja czytałem to też z pikami na twarzy, bo też mam za sobą doświadczenie edukacji w PRL-u i no i mówiąc wprost, to była dobra edukacja po prostu, tak? Teraz też tutaj przyglądamy się wspólnie w Giżycku ze współpracownikami losom absolwentów giżyckich szkół i na przykład miałem taki stereotyp w TWM-u na przykład jako szkoły gorsze, tak? Ten stereotyp w ogóle się rozpada wtedy, kiedy no taki był stereotyp, prawda, że to jest szkoła gorsza, natomiast te opowieści tych absolwentów właśnie z tamtych czasów są po prostu nieprawdopodobne, tak? Jak ta szkoła potrafiła właśnie wyciągnąć takiego też na przykład chłopca czy dziewczynę z takiej trudnej sytuacji początkowej, jak ta szkoła sprzyjała takiemu rozwojowi, prawda? I to wszystko działo się dzięki znakomitym nauczycielom. Tutaj we wspomnieniach w książce pana Mariana ten nie epizod, tylko ten niezwykle ważny moment szkoły w Wisbarku Barmińskim, prawda? Wydaje się być taki kluczowy, nie? Tam się właściwie dzieją rzeczy. No, ja czytałem to po prostu z taką radością, że człowiek jest człowiekiem, tak? Że ludzie są ludźmi, tak naprawdę. I to także być może w okolicznościach systemu, który niektórzy twierdzą, że nie sprzyjał temu. A tu mamy wręcz przeciwny obraz, tak? Tak, może dodam właśnie. Ja jak powiem, byłem bez rodziców i w tym systemie otrzymywałem stypendium, które pozwalało mi opłacić wszystko. Jednocześnie mogłem jeszcze kupić pastę do zębów i dwa razy do kina mogłem pójść z tego stypendium, które mi państwo dawało, prawda? Tak to wynikało. No, ponieważ to jest też taka ciekawa historia, powiem, jak stałem się członkiem partii. No, ówczesna władza poszukiwała jakichś sposobów i tworzyła pewne metody, jak zbudować oblicze partii. Otóż, kiedy byłem w klasie maturalnej, wezwano mnie do komitetu PZPR
I człowiek z tego komitetu mówi tak, no słuchajcie, wiemy, że stać was na dużo więcej do zrobienia, przez szereg lat państwo was tu utrzymywało, a teraz nadszedł czas, żeby pan popracował społecznie na rzecz społeczeństwa. Wobec takich argumentów ja nie bardzo miałem jakieś możliwość powiedzieć, że nie. I oczywiście podpisałem deklarację dobrowolnie, bo takie było poczucie sprawiedliwości społecznej, że społeczeństwo mnie utrzymywało i jeżeli byłbym w stanie coś na rzecz tego społeczeństwa zrobić, no to i powiem, że tą deklarację, którą podpisałem, ja szanuję i starałem się w swoim życiu tak czynić. Nieważne są żadne inne ideologie, to co kto wyczynia w głupstwa, czy on był członkiem głupstwa mógł robić, nie był członkiem, jeszcze większym mógł robić, to nie ma znaczenia. Po prostu poczucie pewnej godności i sprawiedliwości społecznej starałem się tutaj zachować. Proszę Państwa, tutaj mamy taki, potem po tym barku są jeszcze studia, prawda? No też to studiowanie było dosyć, powiedział, no, przygodowe trochę, tak? Tak to można nazwać. No i potem są te Wydminy, prawda? Jako pierwsze miejsce pracy. Może niektórzy z Państwa pamiętają, jak Wydminy nagle stają się najsłynniejszym od Giżycka w zasadzie, bo tutaj ta sportowa aktywność pana Rywala Mechy jest niesamowita, gdzie właściwie tworzy z tych ludźmi takie sportowe mocarstwo. I chyba, chyba ten sukces powoduje, że przyjeżdża pan do Giżycka, tak? Bo jakby jest pan kupiony, można powiedzieć, jak to się mówi, jest pan zatransferowany przez jakby tutaj, tak mniej więcej to wyglądało chyba, prawda? No tak. No właśnie. O Essenie, bo ktoś przeczytał WF-u w Oliwie, ktoś przeczytał i mówi, że nieprawdę pisze, ponieważ pisze w tej książce, że Niemen występował z czerwonymi gitarami. Co ty tam głupstwa piszesz, Niemen nigdy z czerwonymi gitarami nie występował. I taka to jest wiedza encyklopedyczna i internetowa, to, o którą mówię. Natomiast Niemen występował w Oliwie, nie na estradzie jako koncert, tylko występował dlatego, że był absolwentem SNWF w Oliwie, 2 lata wcześniej przede mną skończył i na prośbę pani Zofii Łozińskiej śpiewał na zabawie dla studentów, ogólnomiejskiej zabawie, na której było około 5000 osób, czerwone gitary grały, a on śpiewał do tańca kilka piosenek. Takie były występy, czyli taka jest rzeczywistość. No rzeczywiście z Wydmień przeszedłem do Giżycka i ten sport trochę mnie tam jakoś przeniósł do większej aglomeracji. Dzięki temu spotkałem innych wspaniałych sportowców i powiem, że to pokolenie moje, które reprezentuję, ciężko pracowało. Młodym nauczycielom, jak powiedziałem kiedyś na Dzień Nauczyciela, że ja zaczynałem pracę, pierwszą pracę zawodową, tygodniowo miałem 54 godziny, bo etat wtedy był 36 godzin nauczycielskich. I mieliśmy jeszcze czas z kolegami zabawić się, potańczyć, sportem zajmowaliśmy się. O, patrzę, jeszcze jest pan Dobrowski, widzę, razem z pan Siebiesiuk. Pan Szymęczy, zdobyliśmy kilka razy Mistrzostwo Polski w siatkówce, grając w resorcie służby zdrowia. Mieliśmy czas się tym zajmować. Dlaczego o tym mówię? Bo przeraża mnie teraz, że współczesne pokolenie ma 2 razy więcej WF-u w szkole, a cały czas jest zmęczone. Nic nie może, nie ma czasu na nic. Dziadek pomóż, bo już kurczę, ja padam na nos, prawda, wykończony jestem. Wszyscy pracowaliśmy ciężko i nie ma innego sposobu, tylko dojście do czegoś pracą. To, co mówię, czasem się nie podobało wielu ludziom i mnie atakowano, ale ja nie miałem za złe, ponieważ nie miałem szczęścia tu w Giżycku, jak przeszedłem, ponieważ trafiłem do ratusza na okres, kiedy polityka zmieniła swój obraz. Z polityki stała się walką. Na śmierć i życie wszelkie sposoby możliwe, dopuszczalne. Więc wtedy o niczym nie mówiłem, ale wciąż wspominam, że wtedy
szantażowano mnie, strażono moimi dziećmi, zabiciem mnie, prawda. A wtedy nie mówiłem o tym, bo ktoś by pomyślał, jakąś tam kampanię sobie robię i tak dalej. Natomiast po latach warto o tym wiedzieć. Warto o tym wiedzieć, żeby mieć poczucie, jakie konsekwencje ponoszą ludzie ci, którzy pracują w samorządzie kiedyś, teraz i na przyszłość będą. Mało też kto wie, bo teraz się znowu przyczepiono do poborów obecnych wójtów i burmistrzów. Ale nikt nie wspomina, że z kolei jest jeszcze taki stan prawny, że praktyczny burmistrz, jak skończy pracę swoją, nie powinien być zatrudniony w żadnej instytucji w tym mieście, w stosunku do których wydawał decyzje administracyjne. Czyli co, praktycznie powinien wyjechać. Więc, a jednocześnie tak się dopasowujemy do prawa europejskiego, natomiast nic nie mówimy, że w krajach zachodnich burmistrz po jednej kadencji ma emeryturę, więc może być burmistrzem tak jak chce, prawda? Teraz Państwo pasjonujecie się Warszawą w sensie własności. Ja powiem, bo tu jest kolega z zarządu miasta, pan Rysiek Farbotko, potwierdzi, że my zastaliśmy taki identyczny system wydawania decyzji w Giżycku jak w Warszawie. No taka była wtedy moda wyprowadzania tych decyzji w sprawach mieszkaniowych z urzędu poza. No i gdyby nasza ekipa czegoś nie cofnęła, to być może spotkałoby. A były możliwości, Państwo w książce przeczytacie, ile to, jakie to osoby pokazywały, jakie dokumenty, że są właścicielem czego i jak wielkich obszarów. W książce jest tam zaznaczone, warto o tym przeczytać, że polski sąd wydał wyrok w Szczecinie, cała Warmia i Mazury należy do jednego faceta. No, także. Także szczegóły tam są podane. I to tyle powiem o Giżycku. Pan profesor, następne pytanko. No, zaintrygował mnie tytuł tego rozdziału o byciu burmistrzem, że to na gorącym stołku burmistrza. Dlaczego gorącym? Wygodnym? Powiedział ciepłym. Gorący stolek to był dlatego, że zostałem burmistrzem przewagą jednego głosu. I przez całą kadencję z przewagą jednego głosu, jest w radny chyba pan Smoleński z tego zestawu, przetrwaliśmy całą kadencję. I co mogę powiedzieć po latach, że... Dlaczego przetrwaliśmy? Bo grupa osób, która się znalazła i miała poczucie słowa honoru. Jak coś się powiedziało na początku, to się powiedziało do końca, prawda? Natomiast jak w chwili obecnej patrzę na niektórych polityków, co dwa miesiące zmienia opcję i przynależność, jest to rzecz nieprawdopodobna, trudna w ogóle do pilotowania jakiejś polityki. No, gorący stołek to był taki. Dlaczego gorący stołek był dla mnie? Ponieważ za wcześnie zostałem burmistrzem po stanie wojennym. Utożsamiano mnie z lewicą, a lewica doszła do władzy w kraju, więc wielu kręgom się to nie podobało. Więc z tego powodu trzeba było robić wszystko i było przyzwolenie, żeby no to ośmieszyć, wycofać, odwołać i próbowano mnie tam mniej więcej, gorący stołek, bo mnie niemalże co miesiąc próbowano mnie odwołać, więc musiałem swój czas poświęcać na jakieś tam tłumaczenia zamiast na meritum sprawy. To po pierwsze. Po drugie, uważałem się za człowieka rzeczywiście tolerancyjnego, dosłownie tolerancyjnego, nie na pokaz, jak wielu uważa. I w niektórych kręgach w Giżycku nie podobało się to, że w zarządzie był przedstawiciel innego kościoła, prawda? I nacisk też z tego powodu był. No a trzeci powód tej gorączki na tym stołku wynikał z własnej partii, więc własna partia każda. Pomóc to ci nie pomoże, ale zaszkodzić to zawsze może, prawda? I kiedy się niektórzy przekonali, jak taki durnowaty lemecha potrafi rządzić, to dlaczego nie ja, prawda? Nie? Więc chciałbym szybko zastąpić burmistrza i innych członków zarządu i wejść do zarządu. No ale to tak się mówi, jak ktoś nie zna całej procedury powołania. Odwołać to zawsze prosto, ale powołać to nie jest tak łatwo, że kogo się chce, to wybiorą. I z tego powodu no, miałem takie zadania. Gorący stołek również był taki, że wtedy Rada miała prawo odwołać burmistrza i wyszukiwano zadania.
często mnie tam szczypano, ale ja jeszcze raz mówię, nie mam pretensji do tych osób, które mnie tam szczypały, bo taki był styl polityki i do dzisiaj jest taki styl, że opozycja ma prawo opowiadać wszystko i szczypać, prawda, żeby osiągnąć swój cel. I wiem, że opozycja wtedy wymyśliła, żebym przebudował oczyszczalnię ścieków. A pieniędzy nie ma w ogóle. A co tam są obchodzi? Po to mamy nowego burmistrza, żeby znalazł. No i no tak się złożyło, że znalazłem i trzeba powiedzieć, to chyba panowie radni pamiętacie, że wtedy, kiedy ogłosiłem, że przetarg jest rozstrzygnięty i pieniądze znalazłem w Polsce, nie byliśmy w Unii, 14 milionów, inwestycja będzie dokonana. To pan Grabowski, chociaż zawsze, zwykle mnie atakowano, wstał i rzeczywiście na poziomie, co zrobił? Pogratulował. Pamięta pan. No to rzeczywiście, powiem, że mogliśmy się kłócić o różnych sprawach, ale jak jest jakaś okoliczność, to ludzie potrafili się zachować z klasą i to trzeba powiedzieć. Jak mówimy o burmistrzach, to mówię, a który to burmistrz był najlepszy, kiedyś spotkałem, w takie towarzystwo tak dyskutowali. Uważam, że to jest bez sensu dyskusja. Dlatego, że każda kadencja zupełnie inna, nieporównywalna. Nie ma co porównywać sytuacji burmistrza Grabowskiego, kiedy powstawała dopiero samorządność i nie wiadomo jakie przepisy, jakie finanse, bez unijnych środków, nikt nikomu nie wierzył, nie ufał, tylko jedna opcja tam się trzymała razem do współczesnej chociażby jakiejś kadencji. Ja byłem w zupełnie innej sytuacji, kiedy musieliśmy robić wszystko, żeby pokazać, że Polska nie siedzi na drzewie, tylko jesteśmy cywilizowani krajem i utrzymywać kontakty z zagranicą i ze wschodem również, bo takie były wymogi trójstronne kontaktów i ze wschodem i z zachodem, żeby uzyskać aplauz akceptacji do Unii Europejskiej. Teraz jest inna sytuacja ekonomiczna gminy za każdym razem. Także porównywanie tego, ja uważam, że jest bez sensu i w tej książce też piszę, że praktycznie to powinniśmy oceniać kiedyś po latach, czego się nie zrobiło, co było możliwe, a się nie zrobiło. A jeśli nie wiemy, co było możliwe, no to trudno się wypowiadać autorytatywnie, że ktoś był beznadziejnym zarządcą w danej sytuacji. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałbym pozostać przy funkcji burmistrza, tym bardziej, że na sali mamy prominentnych przedstawicieli aktualnej władzy. Zacznę od zwykłego radnego Ryszarda Łoszko, Jan Sekta, wiceprzewodniczący. Jeszcze wyżej pan Cezary Piłkowski, czyli przewodniczący Rady, i Wojtek Iwaszkiewicz, nasz obecny burmistrz. Budowanie pomników przez burmistrza dla siebie. Chciałem pana zapytać, oczywiście to jest taka metafora, trochę, której się w stronę nie zgadzam, ale tak, nie tyle, chodzi mi bardziej o to, że potem po latach rzeczywiście mówi się tak, to zbudował Lemecha. O, to Lemecha zbudował, tak? A to Piotrowska, a to powiedzmy Iwaszkiewicz, tak? No i ja tutaj takie dwa pomniki widział, ale może są jeszcze jakieś, których nie wiem. No te dwa to jest Lemorka, czyli żabka w fontannie. Ale ja myślę, że myślę, że Państwo często przechodzicie koło Lemorki i widzicie, co tam się dzieje. To jest niezwykle popularne, ważne miejsce dla najstarszych mieszkańców naszego miasta, którzy tam spędzają całe godziny. Siedzą, obserwują, może rozmawiają i tak dalej. Więc przez tego powodu nawet jest to bardzo cenne miejsce, tak? No oczywiście basen. Basen zbudowany z niczego. Tak się to mówi, prawda? No potem już było coś, tak, ale jakby pomysł był pomysł i właściwie z pozycji no, osoby, no, nie z pozycji władzy, tylko z pozycji prawda, kogoś, kto pełni funkcję doświadczeń. Tak? No właśnie, jak to jest z tymi pomnikami? Tak, wrócę do tytułu, Giżyczanie z wyboru. Ja tak myślałem, że gdybym wyjechał z Giżycka, tak jak chciałem w latach 70., to osobiście bym na tym skorzystał, bo byłbym mniej więcej na uczelni pewnie, powiedzmy na stanowisko jak pan profesor, bo miałem wtedy oferty na uczelnię, bo w mojej specjalności było tylko 3 doktorów w Polsce. No ale rodzina nie chciała wyjechać, zresztą to opisuję i propozycję dostałem pracy w ratuszu. Ale dlaczego o tym mówię? Bo gdybym wyjechał, to na pewno szereg spraw by w Giżycku nie powstało, byłoby inaczej.
Ja nie traktowałem tych rzeczy w kategorii pomników. Nie w kategorii pomników, tylko w kategorii potrzeby. Kategorii potrzeby. Będąc burmistrzem, to każdy może być burmistrzem. Bo podpisać się umie, tam kwity przygotują, więc każdy może się podpisać. Natomiast trzeba mieć wyobraźnię, co ten podpis powoduje za lat 10, 15, 20. I pod tym względem to uważam, że przecież wytykano mi publicznie w gazetach, Mercedesa wybudowałem w Pewiku, prawda, w sensie oczyszczalni. A gdyby nie ten nasz pomysł Mercedesa, to musielibyśmy już dwa razy przebudowywać, tak jak inni, bo normy się zmieniają. My nie wymyślaliśmy tej technologii, tylko konsultowaliśmy się z ludźmi najwyższej klasy, specjalistami w Polsce. I na podstawie tych decyzji, w oparciu o stanowisko profesorów, podjęliśmy decyzję. Inne pomniki. No myślę, że pomnik taki dosłowny, to powinna mieć pani Irena Berentowicz ze szkoły numer 7. Ja opisuję tam szczegóły, państwo możecie sobie poczytać, bo w tamtych latach zdobyć inwestycje w takim małym mieście na wszystko, na szkołę z pływalnią, ze stadionem, tylko tego nie wykorzystano potem, to inny temat, no to było majstersztyk, także chylę czoła. Myślę, że nikt na większy pomnik tutaj nie zasługuje z tych wszystkich, którzy rządzili w mieście. Czy to, co się robiło w Giżycku, to pomniki? No kwestia gustu. Pani Piotrowska wybudowała tą wkładkę, różne są opinie, ale jest ta kładka, prawda, nie? Problem jest taki, że w wielu gminach tylko próbuje się pokazać na siłę, jaki to ja jestem sprawny wójt czy burmistrz i buduje się niekoniecznie potrzebne. To jeśli tak jest, to jest źle. Natomiast jeżeli jest inaczej, no jest to potrzeba społeczna, to brawo. No na przykład, gdy byłem już radnym, nie jako burmistrz, i dzięki tutaj panu Farbodce Cezaremu, dzięki panu Cezaremu Piórkowskiemu, zmieniliśmy decyzję budowy lodowiska. Nie na otwarte, bo zastaliśmy, że miało być lodowisko już przed na otwarte, ale udało się nam przekonać większość, że lodowisko otwarte w Giżycku nie ma sensu, bo zimą jest dużo opadów, więc koszty odśnieżania latem nie byłoby w ogóle czynne i to, co zrobiono kryte, no z wadą, ale jest, prawda, można tam poprawić, ale ono po prostu jest i niewiele miast ma taki obiekt. Hala numer przy szkole numer 4, sportowa. Taka. Czemu nie większa? Ponieważ według mojej oceny zarząd miasta ówczesny mógł przekonać radnych tylko do takiej z hali na taką sumę. Na większą by się nie zgodził wcale. Więc ja przeprowadziłem już przetarg, rozpoczęliśmy budować, pani Piotrowska dokończyła takie oczyszczalnie, jak i tą halę, ale na inną nas nie było stać. A poza tym, kwestia nawet pływalnie, czy kwestia rozbudowy teraz się dyskutuje w dużym kierunku. Tak, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to wszystko trzeba utrzymać. Więc obiekt musi być w miarę ekonomiczny, realny do utrzymania. Co z tego, że niektóre są powiedzmy akwaparki, ale akwaparki są przy wielkich hotelach i one się nie utrzymują z biletów wejść, tylko mają w cenie usług hotelowych doliczone wejście na ten akwapark. Więc u nas tutaj myślę, że takich w Giżycku według mojej oceny specjalnych tutaj pomników nie ma. To, że się tam wspomina, dodaje się nazwisko któregoś tam wójta czy burmistrza do jakiegoś tam obiektu, no to tak symbolicznie, żeby to zapamiętać, kiedy to mniej więcej wybudowano. Ale to jakiś specjalny pomnik, żeby tam chodzić, albo ktoś z tego tylko wyłącznie korzystał, bo wybudował, to z tego korzysta, to ja nie widzę takiego obiektu, ale to też moja ocena. Jest w Polsce takie miasto, chyba Goleniów, gdzie jest pomnik burmistrza, który jeszcze żyje. To jest jeśli chodzi o pomniki, prawda? Tak. Ja bym jeszcze tak chciał pana zapytać, bo zaraz już bym chciał oddać głos państwu. Mam nadzieję, że będzie tu jeszcze kilka fajnych pytań. Zawsze spodziewałem też, patrzyłem na pana od strony no takiej troski o siebie, tak? To była choroba, tak? Ta choroba się może przyglądać każdemu, ale jednak kondycja fizyczna. Stoi pan cały czas. Ja siedzę, prawda? Spotykałem pana na basenie.
Chciałem pana zapytać, jeśli nie jest panie Mizorze, czy mógłby pan tak opisać, jak wygląda dzisiaj pana każdy dzień, co pan je, ile pan śpi? Jeśli śmiecie, bo wszyscy byśmy chcieli w wieku pana Mariana, to oczywiście nie jest osobą bardzo, bardzo dojrzałą, ale trochę już tak. Chcielibyśmy pewnie tak wyglądać i tak się poruszać i mieć taki, być tak czasem sprawny. Więc myślę, że ta wiedza może być dla nas wszystkich niezwykle, niezwykle cenna. Jeśli to nie jest tajemnica, ale proszę bardzo, więc proszę państwa, od młodości trzeba być aktywnym. To nieprawda, że człowiek, jaki ma 50 czy 60 lat, jak zacznie ćwiczyć, to wtedy nabierze kondycji, będzie zdrowy, będzie długo żył. Nie. Najważniejsze są lata, kiedy ukształtowuje się system przemiany materii. Więc lata dorastania do roku 30. Ja w tych latach byłem bardzo aktywny. No tak się złożyło, że specjalnie, żeby pokonać obowiązki uczenia się, to mnie za wiele czasu nie zabierało, więc ja zajmowałem się różnymi dyscyplinami sportu i teatrem i tam innymi rzeczami. Byłem aktywny. I dzięki temu ten system przemiany materii ustalił się taki, jaki się ustalił. Więc jeśli chodzi o stan zdrowia i zachorowania, no dobrze, że czasem służba zdrowia się też myli i się pierwsze diagnozy się nie potwierdziły, dlatego tu jestem z państwem. Nie? Natomiast na co dzień teraz i później trzeba pamiętać, że aktywność musi być adekwatna też do wieku. No nie wierzę, jak ktoś ma 55 lat i zaczyna maratony biegać. No bez sensu, no bez sensu. Nic to mu nie pomoże w zdrowiu, tylko może pogorszyć. Więc ja po prostu na co dzień szybko chodzę. Jak mogę chodzić na działkę trzy razy, to chodzę trzy razy góra-dół, chodzę piechotą. Grałem systematycznie w siatkówkę dwa razy w tygodniu i dwa razy pływanie. Relaksowo. Także jeśli chodzi o jedzenie, jem to, co mi smakuje. Jeżeli coś smakuje, to znaczy, że organizm... A co smakuje? Co smakuje? Wszystko smakuje. Mięso smakuje, ciastka lubię, prawda? Nie mam ograniczeń. Jeśli chodzi o sen, to mam specyficzny organizm. Od młodości mało spałem. Jeszcze jak byłem młody, dłużej nie spałem niż 6 godzin na dobę, to chodziłem do specjalistów. Widocznie system odbudowy organizmu jest taki szybki, że nie wymaga dłuższego snu. Taką miałem odpowiedź i teraz nie mogę spać, bo rozmyślam, co pan profesor powie o tej książce. No tak. Do książki się nie pisze tak na co dzień, prawda? Na co dzień, tak. A jeszcze chciałem pana zapytać, co pan teraz czyta, bo wiem, że tutaj też w książce, no po prostu erudycja ogromna. Co teraz leży na biurku, czy na stoliku, czy co takiego ciekawego, może my przeczytamy też? Ukazał się taki cykl książek filozofów, prawda? Przeczytam Kanta, Schopenhauera i jadę teraz dalej. Czytam to dużo takich... To się może skończyć doktoratem jeszcze, następnie, drugi, z filozofii tym razem. No to tam, filozofię taką życiową trzeba. Chociaż filozofii życia to właściwie doktorat można by dać, prawda? Filozofię życiową. Dobrze, no ja jeszcze chciałbym może na koniec tej pierwszej części takie ostatnie zdanie zacytować, które kończy książkę. Stworzyłem ten tekst nie po to, żeby się chwalić ani oskarżać, sądzić, bronić za wszelką cenę swoich decyzji, ale po to, żeby czytelnik wiedział, co robiłem, jak myślałem, i aby mógł to zrozumieć. No to jest też filozofia. Ale jeszcze, ponieważ tutaj ja też tak łaknę trochę takich mądrości, żeby to życie sobie tam lepiej ułożyć, czy jeszcze jakaś mądrość życiowa z pana strony mogłaby w naszą stronę popłynąć? Czy to zacytowana, czy może własna też? No tak. Bo ja wiem. To jest też dobra odpowiedź. Chcąc spokojnie przejść przez życie, nie można drażnić trzech osób. Kobiety, kucharza i człowieka z nożem. Thank you.
A co do tego ostatniego zdania, no tam niektórzy mówią, że tam za dużo, to pisze ja. No ja pisałem o sobie, to nie będę pisał, że on, tylko musiałem napisać to, co ja. Tam ewentualnie mi się wydawało, coś uczyniłem, czy dobrze, czy źle, to wiem, że niektóre rzeczy zrobiłbym, niedobrze zrobiłem do końca. Ale powiem taką jedną rzecz do dyskusji państwa. Jak byłem burmistrzem, koalicja, w której byli również przedstawiciele wojska, no doprowadzili do tego, że poprzednia decyzja o zamknięciu garnizonu giżyckiego w Giżycku została zmieniona i dotarliśmy do prezydenta i do ministra obrony i garnizon jest. No i z punktu widzenia wtedy to była dobra nasza decyzja. Nie? Ja miałem wątpliwość, a dzisiaj ta moja wątpliwość się jeszcze powiększa. Dlaczego? Bo tak się stało, że w dalszym ciągu żołnierze wcześniej przechodzą na emeryturę po 12 latach i teraz generalnie do tych jednostek to są ludzie przyjeżdżający z zewnątrz i emeryt wojskowy wycina wszystkie wakaty w mieście. Młodzi nie mają pracy, są bezkonkurencyjni. Pod tym względem to nie była dobra decyzja. Jak patrzę na miasta, w których garnizon zlikwidowano garnizon, a w to miejsce wpuszczono strefy ekonomiczne, już lat temu wstecz, to w tych miejscach jednostek wojskowych, no miasto rozwinęło się i kwitnie gospodarczo. No wiem, że obecność garnizonu w wiekach wcześniejszych, to generalnie garnizon mobilizował miasto i powodował rozwój całej miejscowości, ale teraz mam taką wątpliwość, nie wiem, no tak. Gdybym miał teraz podejmować taką decyzję i zagłosować, bym się zastanowił mocniej w kontekście tego, co powiedziałem. Proszę Państwa, zapraszam, może jakieś pytanie, refleksja. Proszę bardzo. Ja miasta, które po likwidacji garnizonu rozkwitło. Jakiś przykład? No, chociaż Bełk. Garnizon, wojsko to nadal jest. Wojsko zabrali, a w miejsce tych powstały no, jakieś tam obiekty gospodarcze. Nie na terenie wojskowym niestety. No jak się nie? Przy samym dworcu cała... Zgodę z panem Marianem. Wyprowadzenie wojska. Kto utrzymywał w tym czasie miasto w latach 90. Urzędnicy, czy administracja, wojsko, no i milicja. Co policja. W jakim sensie utrzymywał miasto? Pensje, stałe wydatki. Drobny biznes, który u nas powstawał, ci sklepikarze, opierali się co miesiąc wypłata, co miesiąc wydatki. Także to jest to. Argumenty wtedy były i są dzisiaj. I nie zapominajmy, że takimi zwolennikami wyprowadzenia wojska to byli gestorzy turystyczni, którym tupanie i strzelnica przeszkadzała tak naprawdę. A potem i burmistrz, i rada prosili ministra, zapraszali do Giżycka, żeby tutaj wojsko jednak zostało. No, ale mój poprzednik doprowadził do tego, że już Lech Wałęsa podjął decyzję o likwidacji garnizonu giżyckiego. Tak. To mówię, nie jest jednoznaczne, ale ja mówię jako do zastanowienia się dla każdego, bo ta sytuacja się zmienia. Wtedy była inna, teraz jest inna. Pan burmistrz. Kilka spraw, czy może tutaj zbywane to wojska powiem, że ja na to patrzę w ten sposób, że traktujmy to jako fabrykę całoroczną, w której zatrudnionych powiedzmy 3,5 tysiąca stałych pracowników, do tego jeszcze około 200 osób personelu takiego, czy 300 niemundurowego, dobrego podatnika, który ma dużą flotę opodatkowaną, dużo nieruchomości, daje miastu poza finansowe wartości typu kulturę, patriotyczną osłonę, o tak dalej. O wojsku mówimy, tak. Więc to jest taka specyficzna, powiedzmy, nasza fabryka, która pracuje przez cały rok, płaci na czas, więcej niż, powiedzmy, inne fabryki, więc to nie jest dla miasta złe, bo już powiedział, że dzisiaj daje dużą stabilność, a w sytuacji północno-wschodniej Polski, no jest to raczej pożądane, żeby takie duże garnizony jednak w takich miastach jak Giżycko były, bo to może się dobrze wkomponować. Ale to jest moje zdanie oczywiście nie polemiczne, tylko jakby dla równowagi. To jest, ja chciałem zadać jedno pytanie, bo każdy burmistrz, wójt, prezydent, no ktokolwiek pełni jakąś tam władzę, czy sprawuje jakąś funkcję, w pewnym czasie krążą tak zwane legendy o tym, co tam się wydarzyło. No i dzisiaj mam taką sytuację, że możemy pewne legendy zweryfikować, czy ile w tym jest tej prawdy, ile tego fałszu, albo ile przesady. Ja taką mam jedną legendę. Jak wiecie Państwo, każdy, kto pracował gdzieś w jakiejś administracji, to tam jest taki cykl, powiedzmy, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych sprawozdawczości i różnych analiz. No i to często ma 150 stron, 200, 500 stron.
Jeżeli weźmiemy województwo warmińsko-mazurskie, tam powiedzmy 16 miast, no w jednym terminie, jak to wszyscy mają zawieźć do Olsztyna, no to to się robi już taki poważny ciężar. I czy w urzędzie wojewódzkim, czy marszałkowskim ktoś to musi przeanalizować, ocenić, nie wiem, no, zatwierdzić, różnie bywa. No i rzekomo była taka sytuacja, że pan Marian Lemecha, będąc burmistrzem, no, wniósł jakieś takie wielkie sprawozdanie, tam 300-stronicowe, otworzył to na stronie tam 255 i dopisał na marginesie. Kto dojdzie do tej strony, temu stawiam orężadę. I chciałem zapytać, po pierwsze, czy to jest prawda, po drugie, czy ta orężada została w końcu postawiona? To jest prawda i dwa razy tam napisałem, że 100 wydaje. Raz to zrobiłem, będąc dyrektorem, kto doczyta te referaty w ramach szkolenia postępu pedagogicznego, nikt się nie zgłosił po to 100, a drugi raz w urzędzie, będąc burmistrzem, też się nikt nie zgłosił. Także... jest dziwne, bo tak jak pan burmistrz mówił, w ogóle to jest parodia. Ludzie, którzy nie pracują na jakimś szczeblu decyzyjnym, nie mają wyobrażenia. Jeżeli on posyła i ma przeczytać 150 sprawozdań, tak jak pan burmistrz, to jest prawda, a każdy ma jeszcze 100 stron, czy można wyciągnąć jakiś wniosek, jak jeden egzemplarz w stosunku do drugiego się wyklucza. To nawet jeżeli tyle sprawozdań przeróżnych nie ma wspólnego jakiegoś logicznego klucza, żeby wyciągnąć wniosek, to pisanie i oczekiwanie takich sprawozdań jest fatalne. A chcę powiedzieć panu burmistrzowi, że do dziś obowiązuje przepis, bo go nikt nie uchylił. Jeżeli ktoś żąda sprawozdania, którego nie ma w wykazie sprawozdań, dokonuje przestępstwa. Proszę państwa, ponieważ... Proszę bardzo. Pozostając w kontekście tej rozmowy, nie wiem, czy pamiętasz, poprosiłem ciebie o wypełnienie EWIKAN, taki wniosek dla kadr z wyższym wykształceniem. No i ja, do moich obowiązków było przesyłanie tego, ty wypełniasz i pozycję, ilość pokoi w mieszkaniu, wpisujesz 99. Ja proszę, Marian, nie wygłupię się. Zobaczysz, jak ktoś to przeczyta, wróci, ja poprawię. Nie wrócił. Polegał na tym, w ogóle jakby sens tego wykazu, że trzeba było wykazać pozytywnie, jak społeczeństwo super żyje. To wypełniali ludzie z wyższym wykształceniem, więc tak, żona moja ma wyższe wykształcenie i ja, więc ona ma 3 pokoje i ja, nie? Ona ma lodówkę i ja też, bo ona wypełnia mnie, więc mieliśmy tych lodówek w Polsce do cholery. Tak. To w ogóle system taki. Proszę pan Cezary. Ja chciałbym tak z bardziej osobistych spraw. Czy według ciebie, gdybyś żył w obecnej rzeczywistości, czy byś to osiągnął? Bo mówiłeś, że byłeś szczypany. No to o tym ja dobrze wiem. To jest wszystko prawda, ale też znam kilku mężczyzn z tytułem doktora w Giżycku, którym się dużo gorzej powodziło niż tobie. No cóż, ja swoje powiedziałem. Uważam, że w chwili obecnej niby edukacja nic nie kosztuje, poza tym, że rodzice muszą mieć pieniądze, żeby syna utrzymać, prawda, nie? Jakie to są kwoty? Ja utrzymywałem swoje dzieci, to wiem. No. Ostatnio kształciłem gdzieś w 2009 roku skończyłem, no to gdzieś ponad 2,5 tysiąca trzeba miesięcznie było dawać, prawda? Więc ja nie mając rodziców, to oczywiście gdybym się przeniósł w te czasy, to nie byłoby szans. Powiem przykład. Na ulicy Sikorskiego w szkole medycznej zadziwiła mnie jedna dziewczynka. Niesamowicie zdolna, w liceum medycznym była. Miała najwyższe oceny i to nie za gest postawione, autentycznie. Ja poprosiłem ją na rozmowy, będąc dyrektorem, żeby ją gdzieś skierować, pomóc, żeby mogła pójść na studia. Ona mówi, niestety, nie da rady. Jest najstarszą z rodu, pod Suwałkami mieszka i musi iść do pracy, do szpitala, bo musi pomóc utrzymać swoje dzieci.
Dam przykład drugi z mojej rodziny, jako przykład odpowiadając na to pytanie. Moja rodzina, siostry zięcie, jest profesorem na Uniwersytecie w Olsztynie. I po naborze zauważył, na drugi dzień po rozpoczęciu roku akademickiego, zauważył, że jakiś chłopak chodzi w kółko dookoła akademika. I wyszedł i zainteresował się nim. O co chodzi? Czego ty szukasz? No to szuka drogi, bo nie może trafić do dworca. A czemu? No bo ja muszę zrezygnować z tej nauki i jadę do domu. Dlaczego? No bo w akademik on dostał, a nie może tam z nimi spać. Do czwartego rocznika go rzucili. Nie ma szans tutaj się z nimi utrzymać. No i ten mój krewniak jakoś go przekonał. I my to pojedziesz ze mną. I do mojej siostry, siostra go zabrała, bo ma domek w Olsztynie i on u niej mieszkał przez wszystkie lata studiów. Na pierwszym semestrze był z wyróżnieniem już w czołówce, pozaliczał wszystko, skończył studia. Ale dlaczego to mówię? Bo on jeździł raz na miesiąc i przywoził worek ziemniaków i tam kawałek słoniny, miał dwie koszule na zmianę do prania. Takie miał wyposażenie ten chłopak. Po roku 2000. No, a jeśli chodzi o wsparcie to ekonomiczne, odpowiadając koledze, te wszystkie stypendia, no to wiecie, jakie one są. Albo wystarczy na akademik, to nie wystarczy na jedzenie i odwrotnie, a już nie mówię o tym wszystkim. No to tak to jest, prawda. Każdy człowiek, czy ma lepiej, czy gorzej, to myślę, sam sobie musi w jakimś sensie odpowiedzieć i zawdzięcza swojej aktywności, także mówię. Niektórzy chcieliby mieć wszystko, tylko nie pracować, prawda, to też nie, żeby było elegancko, i tanio i przyjemnie, no to się tak nie uda. Kto z Państwa chciałby jeszcze zapytać? Ja myślę, że chyba pan Jerzy Kiczyński chciałby, nie wymieniłem go, a to nasz radny też. Pan Kiczyński, tak. Ja chciałem tylko jeszcze... powiedzieć, że tak, że mam taką satysfakcję, bo że trzy osoby mnie spotkały i mówią, że jeden to mówi, wiesz, od wielu, wielu lat pierwsza książka, którą zacząłem czytać i skończyłem. Więc myślę, że to nie jest tak źle w sensie czytania, natomiast ocena to pozostaje kwestią indywidualnego spojrzenia. Pan Dąbrowski, proszę bardzo. Ja odnoszę sprostowania tego sformułowania, że w Ełku nie ma wojska. I to jest plus. W Ełku jest wojsko. Wojskowy 103 szpital garnizonowy. Rozbudowany i z tego korzystają również i cywile. Bez jednostki. Jakby tak, to, ale to jest jednostka. Także i plusy są z tego. Ja chciałbym serdecznie podziękować Wspólnocie Mazurskiej i panu profesorowi za wydanie moich wypłacin, bo gdyby nie państwa inicjatywa i wola, no to może szereg osób nie zechciałoby przeczytać i zapoznać się z moimi błędami, które w życiu popełniłem, a to może ich ostrzeże przed tym, co ja zrobiłem źle. Także chcę jeszcze raz serdecznie panu profesorowi. Ale to jest tak, że jak się widzi bestseller, no to się już nie wypuszcza z rąk, tak? To się już wydaje po prostu, tak, w tym przypadku. On jest Kiczyński, pan Henryk, tak? Proszę. Z książki bije dużo goleci. Zwłaszcza w sprawach osobistych, rodzinnych. Wygląda jakby się tobie nie ułożyło. Nie ułożyła kariera syna. Bo Basia w porządku, elegancko, wszystko, synem kłopot i często wracasz do tego. Tak. Ta goleć, zresztą nie tylko w tych sprawach, ale w innych też sporo jest goleci. Ja natomiast, mnie tchnął optymizm z tej książki. Mianowicie tak, zostawiłeś tą fontannę Lemora, zostawiłeś 4 mieszkania przy kombatantów, własnościowe chyba, tak? Tak? I książkę. Coś pięknego. Bo na to chciałem Państwu powiedzieć, że ja początkowo, namówił mnie ten kolega pan Botko na przeczytanie tej książki, nie czytuję z reguły autobiografii, bo jest ta autobiografia, trochę powiedzmy podszyta też powieścią.
Natomiast co mnie bardzo zaciekawiło w tej książce, to to, że jesteś niesamowicie spostrzegawczy, masz znakomitą pamięć i spostrzegawczy. Proszę Państwa, pan Lemecha nawet powietrze widzi. Dziękuję. Pan Kin jest redaktorem zawodu. Ale dlatego nie chciałem krytycznych uwag wydać na temat z punktu widzenia zawodowego, bo tam rzeczywiście tych uwag gramatycznych, ortograficznych trochę by się znalazło. Nie, wyrzucam to wszystko. Mówię, to co powiedziałem, to jest aktualne. Rozumiem, że teraz kadzimy. Pytania nie mam, ale chciałem powiedzieć Państwu, dlaczego tutaj dzisiaj jestem. Rok 79, trafiam po egzaminach do elitarnej szkoły, wtedy jedynki LO. I takie zdziwienie. W szkole dla nas w zasadzie terror. Wszyscy chodzą na ważność. Dyrektor ma przydomek u nas FON, niemiecka dyscyplina. Wszyscy nauczyciele zastraszeni. Zaczynamy się również bać. I starsi koledzy mówią, nie, słuchajcie, wyluzujcie. Jest taki gość, który nie staje przed dyrektorem na baczność. To był pan Marian. I wtedy schyłek komunizmu, zastraszenie, taka dyscyplina i niepewność wśród młodych ludzi powodowało, że taki gość jak pan Marian w nas budował poczucie własnej godności, dumy. To zostało i dzięki temu wspomnieniu na przykład ja chętnie przyszedłem na dzisiejsze tutaj spotkanie. Dziękuję za tamto. W tamtym okresie też pan Marian chyba raz w życiu złamał prawo, bo nie dostał zgody pracodawcy na wyjazd na obronę własnego doktoratu i pojechał nielegalnie. Tak, to państwo przeczytacie. Dyrektor zawiadomił, jak to zwykle, że obrona jest tego dnia. Więc poszedłem do pana Tuskowskiego. Pan Tuskowski napisał, nie wyrażam zgody. Na obronę, na wyjazd do Poznania. A więc poszedłem jeszcze raz zawiadomić zastępcę, panią Szablowską, żeby zrobiła zastępstwo, bo ja jechać i tak muszę, prawda, bo to dla mnie ważniejsze, niezależnie od konsekwencji. No i kiedy przyjechałem, była cisza, z tym, że młodzież skąd się dowiedziała, przyszła z życzeniami, natomiast dyrekcja, grono, cisza była, nic nie było, ale po dwóch dniach dyrektor mnie wezwał i wręczył mi naganę za opuszczenie dnia pracy, także, więc... Nagrody na dzień nauczyciela nie było. Więc powiem dziękuję i poszedłem, a był zdziwiony, że ja nic nie mówię, tylko wziąłem, na drugi dzień mnie znowu wzywa, prawda? I to jak będzie z tą naganą? Ja mówię, no mam jeszcze czas prawny na odwołanie w czasie, to jeszcze zdążę złożyć. No to jak to będzie? Jeszcze będzie pan jeździł? Ja mówię, nie, no doktorat raz udało mi się obronić, tak więcej nie będę jeździł. No to żeby to było ostatni raz. No i tak, także to opisuję, to są fakty. Także takie czasem nieraz śmieszne rzeczy, ale jak ktoś by nie znał mnie i tej okoliczności, to powiedział, że to jest bajka. Więc gdybym chciał pisać bajki, to bym pisał albo kryminały, albo powiedzmy romanse. Nie? Ja natomiast pisałem to o faktach takich, które widziałem. No niekoniecznie one muszą się komuś podobać, czy być rzeczywistością na 100%. No tak to widziałem. To tak po sąsiedzku było. Proszę? To tak po sąsiedzku. Po sąsiedzku, tak, bo pan Tuskowski mieszkał nade mną. Po sąsiedzku. Nade mną właśnie, tak. No tak. Proszę Państwa, kto jeszcze chciałby? Pan Kosakowski chyba się zapytać o coś. Ja przeczytałem książkę. Nie muszę pytać. Specjalista tej klasy, to powinien w którymś przynajmniej punkcie być zbulwersowany, to proszę mnie mobilizować do jakiejś refleksji, co się panu najmniej podobało. Refleksje za późno, bo już napisane wszystko. Może to tak życiowe, jak tu mówimy, właśnie tak. To nie służy ta książka dla mnie do jakiegoś tam sukcesu, czy czegokolwiek, tylko no, ma taką wartość, jak powiedziałem. Ktoś Państwa jeszcze? Czy jeśli nie, to
Bardzo dziękujemy. Jeszcze są kuluary, oczywiście można jeszcze się... Myślę, że autor będzie podpisywał książkę, będą chętni, żeby mieć autograf. To myślę, że nie będzie przeszkód. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, i tak jak mówiłem, ja czekam, mam pieniądze na wydawanie, także zapraszam. Teraz tak, nie. Jeżeli mogę prosić, to chyba tutaj będzie najlepiej. Panie Marianie, proszę usiąść.